Witajcie moi drodzy. Czy lubicie patrzeć, jak pewna jaszczurka walczy z ogromnym grylem? A może lubicie patrzeć, jak wielkie mechy walą się z potworami na pysk? Jeśli tak, to mam dla ciebie coś jeszcze lepszego. Gościa, który praktycznie sam potrafi się powiększyć i przy tym ma taką samą siłę jak jeden Megazord. To become something more. Woo! Yeah, baby! Tak jak wam obiecałem, raz na tydzień będę robić taką małą, krótką recenzję tych produkcji, które są albo na Netflixie, albo na Amazonie, ewentualnie takie, które wy możecie wskazać w komentarzach. Ultraman pojawił się w latach 60. Jest to bardzo znany w Japonii superbohater potrafiący właśnie się powiększyć oraz latać. Jego moce są bazowane również na emocjach. Chłop, jeżeli będzie się stresował, po prostu straci swoje moce. Little man. Historia opowiada o Kenie Sato, debiutującej gwieździe baseballu, która też bądź co bądź jest synem pierwszego Ultramana. Niestety odpowiedzialność jest zbyt wielka i Ken, krótko mówiąc, sobie po prostu nie radzi. Ale do rzeczy. To w zasadzie jest historia prawie jak każda inna. O tym, że się nie dogaduje z ojcem, syn stara się sprostać oczekiwaniom taty, a na dodatek jeszcze dochodzi w zestawie niańczenie małych dzieci. Tylko takich, które potrafią strzelać z laserów. Holy fuck! Tak, chodzi o kaiju. Zapewne powiedzie historię jak każda inna. Ale wiecie co? To akurat jest plusem. Dlatego, że takie filmy są świetnym wstępem do tego, aby móc rozpocząć samą przygodę z Ultramanem. Może nawet i z Gundamami, jeżeli by wam się podobało. Chociaż do tego bym polecił coś zupełnie innego, a mam akurat u siebie kogoś, kto ogląda. Na mechanimę, ale mniejsza. Przejdźmy do Ultramana. Co jest takiego fajnego? Przede wszystkim animacja. Kreska jest taka bardziej, bym powiedział, może nie tyle co przerysowana, co bardziej szczegółowa. Widać na niej o wiele... Przede wszystkim nowego Ultramana charakteryzuje kreska. Jest ona bardziej szkicowa, bardziej szczegółowa. Rysy twarzy, wszelkie zmarszczki widać tutaj jak na dłoni. Co oczywiście nie przeszkadza w pięknych, widowiskowych scenach walki, jak na samym początku, że na końcu. Akurat tutaj akcja bardzo ładnie łączy się z fabułą, która nie jest dość skomplikowana, ale robi swoją robotę. Jednak bądź co bądź, Ultraman został stworzony głównie właśnie pod takie działania. To nie ma być jakiś melodramat wysokich lotów, tylko przyjemne, swobodne kino akcji z dość prostym morałem. Tylko teraz pytanie, czy to w ogóle się sprawdza? Jak najbardziej. Minusów w tym momencie, jeżeli chodzi o tę materię, nie znalazłem. Jest to film świetny w swojej prostocie. Jest idealną przygodą, aby móc rozpocząć wyprawę razem z Ultramanem. Oraz zainteresować się też zupełnie innymi franczyzami, jak na przykład Gundamy, Power Rangers, Kamen Riderzy, od którego zresztą sami Rangersi pochodzą. No w zasadzie to od Super Sentai, ale to można byłoby zrobić o tym zupełnie oddzielny film, bo sama historia tej marki jest przeogromna. Poniekąd nawet są takie malutkie easter eggi odnoszące się do jednej z moich ulubionej serii Power Rangers, czyli Dino Grzmot, która też ma swojego odpowiednika w Super Sentai. Więc jak w tym momencie wychodzi nam Ultraman? Jak na razie to prawie same plusy. Wow! Beautiful! Minusem no, może być na przykład bardzo prosta historia, ale czego można byłoby oczekiwać po kinie superbohaterskim? No dobra, są pewne wyjątki. To akurat jest świetne. A ciebie, jeżeli zobaczę jakkolwiek w mojej dzielni, to ci przypier... Ale na pewno plusem jest animacja, szczegółowa kreska, fabuła, która jest dość prosta jak budowa cepa, ale sprawdza się przy takiej produkcji. Więc jeżeli zastanawialiście się, czy zacząć w ogóle przygodę z Ultramanem, to polecam wam ten film. A potem, jeżeli już będziecie naprawdę uparci,
to możecie sobie jeszcze zobaczyć serial z Ultramanem, który ma 3 sezony, również jest na Netflixie. Są też i również stare filmy, także zapraszam Was do szukania. A jeżeli byście chcieli wiedzieć więcej o Ultramanie, zapraszam Was na naszego Discorda, który znajduje się w opisie. A ja będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało, a za niedługo będę mieć dla Was niespodziankę razem z moimi kolegami, którzy budują dla mnie i dla Was coś ciekawego. Do zobaczenia.